Witaj na prezentacji wprowadzającej do platformy MetaTrader 4 w ofercie Admiral Markets. Aby pobrać platformę MetaTrader 4, najpierw musimy wejść na stronę www.admiralmarkets.pl, a następnie wejść w gabinet inwestora. Następnie w polu rejestracja wpisujemy swój adres e-mail, wpisujemy imię, nazwisko, a następnie akceptujemy ogólne warunki umowy, politykę prywatności, potwierdzamy, że mamy ukończone 18 lat i klikamy zarejestruj się. Teraz wyświetliła nam się strona, na której musimy uzupełnić pozostałe dane wymagane do rejestracji. Uzupełniamy dane, a także wpisujemy kod aktywacyjny, który otrzymaliśmy na podany adres e-mail. Zatwierdzamy wszystkie dane i klikamy zarejestruj się. Po utworzeniu konta w gabinecie inwestora wybieramy otwórz rachunek demo. Zostajemy przekierowani do strony, na której możemy otworzyć nasz rachunek. Wybieramy rodzaj rachunku. Możemy pozostawić domyślny Admiral Markets. Wybieramy walutę, kwotę, dźwignię, którą chcemy mieć na tym rachunku demo. Akceptujemy warunki korzystania i klikamy otwórz rachunek. Wyświetliła nam się kolejna strona wraz z serwerem, numerem rachunku, hasłem do MetaTradera i te dane będziemy mogli wykorzystać do uruchomienia naszego rachunku na platformie MetaTrader 4. Po przypisaniu wszystkich danych wybieramy zakładkę platformy transakcyjne. Wyświetlają nam się wszystkie dostępne platformy, wybieramy MetaTradera 4, klikamy pobierz i automatycznie powinna nam się ściągnąć platforma. Po pobraniu platformy rozpoczynamy jej instalację. Klikamy na pobrany plik i postępujemy wraz ze wskazówkami na ekranie. Klikamy dalej, wyrażamy zgodę na warunki umowy licencyjnej, klikamy dalej, możemy od razu kliknąć również dalej, pobieramy wszystkie pliki i kiedy pliki zostaną pobrane, klikamy zakończ. Po zakończeniu instalacji automatycznie powinna nam się otworzyć platforma transakcyjna MetaTrader 4. Po uruchomieniu platformy widzimy listę, na której możemy wybrać sobie odpowiedni serwer. Wybieramy wcześniej przepisany serwer AM UK Demo 2. Klikamy dalej, klikamy istniejący rachunek i wpisujemy dane, które wcześniej przepisaliśmy z gabinetu inwestora. Po wpisaniu loginu i hasła klikamy zakończ. W prawym dolnym rogu widzimy, że nasz rachunek został uruchomiony, odświeżyły nam się wykresy, widzimy wszystkie okna, widzimy również listę instrumentów, nawigator z naszym rachunkiem, wskaźnikami, strategiami, skryptami. Widzimy tutaj na dole zakładkę aktywa, na której pokazane jest saldo naszego rachunku. Widzimy także zakładkę handel, na której będą wyświetlane wszystkie nasze pozycje, historię rachunku, wiadomości, alarmy, skrzynkę pocztową, market, czyli wszystkie aplikacje dostępne z poziomu MQL-a, sygnały, bibliotekę, strategię oraz dziennik transakcji. Na górze widzimy pasek narzędzi ze wszystkimi najbardziej potrzebnymi opcjami na platformie MetaTrader 4. Pozostałe funkcje w platformie w kolejnych prezentacjach.